W TVP aż huczy od plotek o Jakimowiczu. Pogrążyły go skargi kobiet. Nie milkną echa głośnego zawieszenia Jarosława Jakimowicza we wszystkich programach TVP, w których do tej pory gościł. Kontrowersyjny gwiazdor i prezenter w odpowiedzi na ostatnie decyzje telewizyjnej agencji informacyjnej ogłosił, że rozstaje się z programami TVP na dobre. Tymczasem za kulisami aż huczy od plotek o powodach całego zamieszania. Jarosław Jakimowicz pożegnał się z TVP. Ale to może nie być koniec. Niemal wszystko wskazuje na to, że przygoda jednego z najbardziej kontrowersyjnych aktorów w Polsce z TVP właśnie dobiega końca. Jarosław Jakimowicz od dawna kojarzył się widzom z ostrymi, czasem wulgarnymi wypowiedziami, a także rozmaitymi skandalami, ale Telewizja Polska nic sobie z tego nie robiła. Gwiazdor Młodych Wilków nadal pojawiał się w licznych produkcjach publicznej telewizji. Dopiero niedawno szefostwo telewizyjnej agencji informacyjnej zaczęli patrzeć na poczynania Jakimowicza w bardziej krytyczny sposób. Aktor najpierw stracił posadę komentatora w Pytaniu na śniadanie, a następnie przyszła pora na programy W kontrze i Jedziemy emitowane na TVP Info. Jakimowicz donosił, że w ostatnim czasie znacząco ograniczono mu pensję za występy w roli eksperta, a po niedawnym zawieszeniu w jego opinii miarka się przebrała. W oficjalnym komentarzu wysłanym Pomponikowi celebryta podkreślił, że żegna się z TVP. Telewizyjna agencja informacyjna bada zarzuty wobec Jakimowicza. Choć Jarosław Jakimowicz stara się przekonać opinię publiczną, że to on podjął ostateczną decyzję o rozstaniu z Telewizją Polską, za kulisami krąży zupełnie inna wersja zdarzeń. Jak podają wirtualne media, w TVP trwa wyjaśnianie szeregu skarg, które wpłynęły na aktora ze strony współpracowników. Kierowane wobec Jakimowicza oskarżenia były na tyle poważne, że dyrekcja telewizyjnej agencji informacyjnej podjęła decyzję o całkowitym zawieszeniu go do czasu wyjaśnienia sprawy. Biuro Rzecznika Prasowego TVP udostępniło nawet treść pisma wysłanego w tej sprawie do Jakimowicza. Rzecz wygląda bardzo poważnie, w związku z licznymi przykładami pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych, napisał szef TVP Michał Adamczyk. Tylko Magdalena Ogórek wytrzymała dłużej z Jarosławem Jakimowiczem. Według informatorów portalu trudny charakter aktora miał prowadzić do wielu konfliktów ze współpracownikami. Skargi na jego temat mieli przekazywać szefostwu tak obecni, jak i byli koledzy z programów TVP. Podobno szczególnie trudno miały z nim kobiety, dlatego do zmian żeńskiej części prowadzących w programie W kontrze dochodziło tak często. Nikt nie mógł z nim na dłużej wytrzymać, mnożyły się skargi od współgospodyń programu, od ekipy technicznej itd. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska jest czwartą jego partnerką ekranową. Dała radę z nim pracować zaledwie 3 miesiące. Anna Popek wytrzymała 8 miesięcy, Agnieszka Oszczyk 7 miesięcy. Najdłużej, bo ponad rok dała radę z nim pracować Magdalena Ogórek,
donosi informator wirtualnych mediów. Fani Jakimowicza napisali petycję do TVP. Co ciekawe, w poniedziałek 17 lipca w sieci pojawiła się petycja żądająca od Telewizji Polskiej przywrócenia Jarosława Jakimowicza do wspomnianych programów. Jej autorzy kierują swój apel nie tylko do szefostwa TVP, ale też do Jarosława Kaczyńskiego i Rady Mediów Narodowych. Używają przy okazji tych samych argumentów, co sam Jarosław Jakimowicz, który oskarża o swoje obecne problemy zmiany linii politycznej w mediach publicznych po sylwestrowym koncercie Black Eyed Peas z tęczowymi opaskami na ramionach.